Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Rozmowa dnia, a w naszym studio Janna Kasprzak perka i teraz, żebym się nie pomylił. Prezes GRH. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry. E, oczywiście była prezes e, Słowianki i pani prezes, porozmawiajmy naj, najpierw o Pani 15 latach y, w Bardzo ważne lata dla rozwoju Słowianki, dla rozwoju naszego miasta. Między innymi pojawiła się hala sportowa w tym czasie. Y, jest co wspominać, tak? Tak, to jakbym powiedział kawał historii Gorzowa. Du jeszcze większy kawał mojego życia, bo to 15 lat w takiej historii w ogóle 30-lecia mojej pracy zawodowej. To połowę tej pracy zawodowej spędziłam e, właśnie tam, ale spędziłam to jest złe słowo. E, e, to był naprawdę kawałek życia e, takiego zawodowego który dał mi potężną satysfakcję w tym, co robiłam. I to, jak pan powiedział, ta końcówka, powierzenie mi projektu przez pana prezydenta budowy hali widowiskowo-sportowej naszej areny, później otwarcie i poprowadzenie i przez kilka miesięcy właśnie takie rozkręcenie. No to było takie już uwieńczenie tej, tej mojej piętnastoletniej pracy. I zostawiłam tam wspaniałych ludzi, którzy będą ten projekt realizowali, także jestem spokojna jeśli tutaj myślę o pani y, nowej prezes Agacie Dusińskiej, że ma za sobą załogę, która tak naprawdę, bo Słowianka ma już 22 lata. Ja 15, a Słowianka 22 lata. Są tam ludzie, którzy doskonale wiedzą, y, y, co robią, jak mm. to robią. I, i teraz... Ale wyzwań nie będzie brakowało. Hala Wyz... musi funkcjonować, musi żyć, prawda? Y, basen na swoje problemy w sensie konkurencja dookoła z nowocześniejszymi obiektami. Dlatego to wsparcie jest potrzebne dla, dla, dla całego zarządu y, Słowianki I, i, i mam nadzieję, że takie wsparcie będzie. Ja, będzie, ja swoje też deklaruję, bo byłam, tak jak mówię, tam dłuższy czas i. Dalej pracujemy wszyscy na rzecz miasta w, w tych samych, można powiedzieć, dla tego samego właściciela, w tych samych kapitałach. Więc jeśli będzie jakakolwiek pomoc, m, mogę służyć tą pomocą, tym doświadczeniem, którym tam zdobyłam, to, to służę pomocą. A ja m, zamykam ten okres, pożegnałam się już prawie ze wszystkimi. Jeszcze mam dzisiaj jakieś telefony, że jakiś klub sportowy nie zdąży się ze mną pożegnać. Ja nigdzie się nie wybieram. Jestem w Gorzowie. Będę na, na na Nowym Będę tak? na Słowiance. Już oczywiście w innej roli, w takiej bardzo komfortowej, czyli nie będę zestresowana, że coś nie wyszło i tylko ja to wiem, tylko po prostu będę widzem, kibicem i to też mi się na basenie, O 6 rano na basenie na treningu przed pracą? Mogę być, bo <noise> giełda, za, nasz rynek hurtowy zaczyna się o 7, więc jak najbardziej jeszcze zdążę. <noise> więc tego podsumowania na pewno nie zabraknie i pewnie będziemy często wracać do, do, do y, tych takich właśnie newralgicznych y, chwil, jeśli chodzi o Słowiankę również. No, zamieniły się Panie miejscami. Y, komentarzy nie ma. Y, y, jeszcze jest bez liku. Jest bardzo dużo w internecie. Spodziewała się Pani, że to się od, może odbyć w taki sposób, że zajmie Pani biurko przyszłej prezes y, Słowianki? Y, to, że wiedziałam, że realizuje dla siebie ważny projekt i, 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 i... I tak w zasadzie to, to, to nie myślałam o tej przyszłości, jaka ona będzie po tym, jak otworzę, otworzę tą arenę. Na pewno cieszę się, że nadal zostałam tutaj w mieście Gorzowie i to w miejskiej spółce, bo. Tak jak powiedziałam, te 15 lat doświadczenia, mimo że spółka jest zupełnie inna, ale są bardzo dużo jest wspólnych rzeczy, które i tam realizowałam i tu, że jednak chciano wykorzystać te moje doświadczenie mhm. w nowym projekcie. Podchodzę trochę do tego. Dzisiaj, jak ludzie z pokolenia Z, takich mam w domu mo, moje dzieci, które mówią, Mamo, jak można w ogóle przepracować w jednym miejscu tyle czasu? Musi, czy człowiek musi się rozwijać przez całe życie i realizować nowe projekty, i ja właśnie ten rynek hurtowy tak traktuję jako nowy projekt. A tak naprawdę to trochę tak zatoczyło to koło, ponieważ dokładnie 30 lat temu, moją pierwszą pracę po studiach zaczynałam w dawnym województwie gorzowskim w ramach budowania dla Fundacji Amerykańskiej, bo byłam jej pracownikiem, gospodarstw agroturystycznych i tworzono wówczas pierwsze grupy producenckie, między innymi sadowników. Jak ja dzisiaj wróciłam na ten gorzowski rynek kurtowy i zobaczyłam tych pierwszych twórców, czyli też akcjonariuszy, akcjonariuszy spółki, ludzi, których znam bardzo dobrze, a dzisiaj to już ich dzieci też tam są na, na tym, na, na, na na rynku, to pomyślałam sobie, że ja zatoczyłam jakieś koło, ale takie wspaniałe, bo to była, bo, bo, bo wróciłam do czegoś, na czym się bardzo dobrze znałam. Jest wspólny mianownik między Słowianką a Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, to jest banie o zdrowie, bo Gorzowski Rynek Hurtowy ostatnio też duży nacisk kładł na zdrowe odżywianie, na promocję zdrowego żywienia. To są i akcje ze z, z szkołą, z gorzowskim gastronomikiem. To są akcje właśnie z najlepszymi kucha, kucharzami w Polsce, bo to akurat gorzowianie. Więc tutaj tych wyzwań też nie będzie brakowało. Będzie pani chciała kontynuować właśnie te pomysły? Wszystkie pomysły, które są dobre, które przy, y, dają tą wartość dodaną, bo tak naprawdę czego oczekuję, ja się przeszłam po, 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 na, byłam na rozmowie z producentami, z tymi wszystkimi, którzy, którzy współpracują z gorzowskim rynkiem hurtownym, i to był bardzo dobry kierunek, który zaproponowały poprzedni zarząd, bo czego oni oczekują, że będą mieli wielu klientów, że ci klienci będą takimi świadomymi klientami, dla których właśnie zdrowie wybrać, Wybór produktów będzie bardzo ważny, a ja zamierzam to kontynuować i chciałabym tylko wejść z tą informacją szerzej. Już jutro będziemy nakręcali program dla telewizji. Nasza redakcja TVP3, dla redakcji rolnej w Warszawie, bo chciałabym wejść z naszym gorzowskim rynkiem hurtowym, świadomość nie tylko Gorzowian, ale wykorzystać każdą prom, każdy rodzaj promocji, także ten ogólnopolski, żeby pokazać nazywać mm -hmm. tą zdrową żywność. Jak najbardziej gastronomik, tak w skrócie mówię, tak bo wszyscy mi tak gorzej wie, mówimy, e, ja już mam pomysły na, na kolejne projekty jesienne. E, no musi e, pojawić się dynia, prawda? Musi się pojawić dynia, ale też dajmy szansę innym, innym warzywom. Okay. E, ponieważ jak chodzę po tym rynku, to tak jak w wierszu Juliana Brzechwy na, na, na straganie w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Tak. i Ja chodzę i słucham. Jakie rozmowy, czego oczekują, czego by chcieli ode mnie jako zarządcy tego terenu. No i, i, i wysłuchuję różnych próśb, nie wszystkie da się sprzedać, zrealizować, bo chociażby są takie, żeby ta pani z malinami naprzeciwko nie stała, bo ja też mam maliny, no tego się nie da, tu jest, jest rynek konkurencja. Ale to, co byśmy chcieli kontynuować i co ja widzę, musimy przyciągnąć właśnie poprzez to zdrowie coraz więcej młodych rodzin. Ta świadomość, że ci młodzi ludzie, młode rodziny również zaczęły odwiedzać rynek hurtowy. Bo ja rano robię tam zakupy mhm. i obserwuję, że tak ten. Rynek może e, być trendy, tak? Tak, że może być trendy. Dzisiaj jest trochę taki dla seniorów, a ja bym chciała, żeby się był nie tylko dla seniorów, tylko żeby był dla, dla wszystkich. Mhm. Okay. E, ja często bywam na rynku, chociażby z okazji tutaj obowiązków radiowych mamy tam też często przecież e, Nasze plenerowe studia, więc przekrój Gorzowian jest, jest olbrzymi. I wiekowy, i społeczny, i tak dalej, bo i widzimy sportowców właśnie gorzowskich, ale widzimy też i osoby związane z kulturą, wszyscy tam zaglądają i, i rzeczywiście szukają tych swoich produktów. I mają też swoich dostarczycieli tych produktów tak? lokalnych, którym ufają, wiedzą, że to jest towar, na którym, na którym im zależy. Będziemy to promować, bo ja właśnie pierwszy raz, kiedy tam byłam w jednym miejscu, mówię, dlaczego tu jest kolejka, nikogo nie ma. Poczekamy tutaj na panią, która przywiezie swoje właśnie lokalne mhm. produkty, swoje sery. To fajnie, że mamy taką świadomość, że nie zaopatrujemy się tylko w dużych dyskontach, ale też, że chce nam się pojechać. A to jest też taki program, który by, będzie przeze mnie kontynuował w ogóle ożywienia tej, tej strony Gorzowa, czyli zawarcia. To mówię tak jak w Warszawie Prawoobrzeżna i Lewobrzeżna Warszawa. Tak tutaj też jest tak, ta, ta strona Warty na, na pewno powinna być dalej rozwijana i ożywiana. Tym bardziej, że powstaje konkurencja. No umówmy się, że jesteśmy blisko jednego centrum galerii, ale powstaje też z drugiej strony Gorzowa. To też jest jakaś konkurencja, chociażby dla... Części dla moich dzierżawców, bo GRH to nie tylko rynek hurtowy. Mhm. To, to są też także sandorze, hale. Mhm. hale, które mają swoich, swoich nabywców I, i też trzeba o nich dbać, żeby tam zostali. I, i, i żeby to też było jedno z miejsc takich gorzowak do których się chętnie powraca. I, I to mamy tylko robić. To jest nasze zadanie. Jeśli oni będą mieli klientów, no to to wszystko będzie po prostu działało. Czy za wcześnie jest mówić o jakichś inwestycjach infra, w infrastrukturę w, na tym etapie? Już powiem. Yy, yy, ro, yy, oczywiście zrobiłam przegląd wszystkim, czym jakby zarządza gorzowski rynek hurtowy. Jest tego dosyć dużo. Na pewno takim wyzwaniem to jest hala owoców i warzyw. To jest to, czego Państwo na, na co dzień widzicie tylko z zewnątrz, bo tam się odbywa właśnie tak by serce to jest tej, tej giełdy, ponieważ tam przyjeżdżają w nocy producenci, od których, którzy mają ten hurt, tak? czyli to oni tak naprawdę też w części są dostarczycielami niektórych produktów na ten rynek detaliczny przy, przy Jerzego. I ta hala jest halą miasta, którą zarządza GRH, więc moje pierwsze kroki, które teraz jak się skończy tylko ten cały sezon urlopowy, skieruję do miasta i chcę rozmawiać co dalej z tą, z tą halą, która na pewno od paru lat już ma plany na zrobienie generalnego remontu, co zrobimy. Jesteśmy też zarządcą przy cmentarzu brama numer 1. Mhm. To jest też ten teren, który no, co jakiś czas się pojawia temat, a za chwilę znowu się pojawi, przed, przed 1 listopada czy, 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 czy może, może tam wyglądać lepiej? Zapewne może, ale to są nakłady również inwestycyjne w teren, który należy do miasta, ale przez wiele lat był zarządzany właśnie przez kolejnych, kolejne zarządy spółki. To I także to bulwar, pewno, prawda? Tak. Teraz tak, to jest bulwar. Przy czym bulwar to jest wielkie letnie wyzwanie. To jest mój największy problem, ponieważ no, on się głównie opiera, zadanie nasze to jest na sprzątaniu. I bardzo się cieszę, że Gorzów żyje, że tętni życiem. Jest przez całe mnóstwo, ale to tak jak w wypadku ineko czy innych spółek. Ktoś później rano musi to posprzątać. Mieszkań, tak. Mieszkańcy <grym podpowiadają <grym może więcej koszy właśnie, wtedy mniej tych <grym> butelek przysłowiowych, ale i faktycznych no, trzeba będzie zbierać, bo one trafią do kosza, jeśli nie będą przepełnione właśnie. Koszy, tak. więc... Ko kosze są, można zawsze. Podczas imprez one są Ty Teraz jak była strefa kibica, umówmy się, że wtedy kiedy są zdarzenia. Na polwarze, tak. Natomiast tam jest wieczna impreza, o tym trzeba, to, to, to to wiem już najlepiej. I kosze oczywiście są bardzo ważne, ale ważniejsza jest kultura, bo to nie chodzi o, o sam kosz, bo jeśli ktoś do tego kosza nie zaniesie tych śmieci, a nie zanoszą, są pobite butelki. Ja mówię o takim wandalizmie, przykro, że w takiej mojej pierwszej audycji o tym mówię, ale no czasami ta młodzież która, która sobie obrała szczególnie ten nasz tam bulwar na nocne mm -hmm. ta końcówkę tego bulwaru tam wiemy że w pierwszej kolejności musimy rano kierować siły żeby posprzątać przede wszystkim śkło bo ludzie biegają chodzą ze zwierzętami i to zbieramy no apele pewnie się tu nic nie przydadzą to jest pewna kultura przebywania w takich przestrzeniach otwartych publicznych od tego się musimy uczyć w domu może w szkole my tam raczej nie będziemy wychowywać. Niestety musimy to sprzątać. No i to, to jest proza życia i o tym będziemy rozmawiać i myślę, że Gorzowski Rynek Hurtowy ma swoich fanów w mieście. Zobaczymy, czy będzie ich coraz więcej, czy te roczniki będą coraz, coraz młodsze, na czym pani zależy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą wizytę w naszym studio. Joanna Kasprzak-Perka, prezes GRH, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję ślicznie. Dziękuję i teraz już spotykamy się na Ryneczku, panie redaktorze. Dziękuję bardzo. Obowiązkowo. Do widzenia. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco.